Cześć! Jak się macie? Ja jestem Rok i mam się świetnie, a to jest moja tuba. Na pewno też się świetnie macie, chociaż właściwie, czy ja wiem, trochę środek tygodnia. Do weekendu jeszcze parę dni zostało, więc to może nie każdy się ma fajnie. Ale cóż tam. Życzę, że jeżeli macie słaby humor, to żeby wam się poprawił. Dzisiaj miałem bardzo przyjemny poranek. Wstałem sobie wcześniej, włączyłem sobie odcinek serialu Czysta Krew, na który niedawno trafiłem. Bardzo zabawny. Popijałem sobie... co ja popijałem? Gorącą zupę pomidorową z kubka. Bardzo to jest przyjemna rzecz. Szczególnie jak się ogląda serial o wampirach, o krwi i o tych wszystkich sprawach. Potem wrzuciłem film z Left 4 Dead z gościnnym udziałem Kiny. I nawet nie czytam komentarzy. Strasznie wśród moich widzów jest bardzo dużo nietolerancyjnych, wyjątkowo i niemiłych osób. To zaskakujące, chociaż oczywiście ja cały czas pamiętam o tym, że jednak większość jest osób bardzo miłych, tolerancyjnych i bardzo dobrze. To jest taki i tak zawsze chciałem troszkę, ja wiem, a może o tym pogadam. Właśnie nie o samym Left 4 Dead, tylko o takiej tolerancji. Wiecie, jak to jest, kurczę, jak człowiek w życiu kogoś nie lubi, bo to się zdarza, normalna sprawa. Ja też są ludzie, których nie lubię i są ludzie, których nie lubię bez powodu. Na przykład kogoś w telewizji nie lubię. Nie wiem czemu nie lubię, kurczę, nie mam zielonego pojęcia. To ciekawa cecha. Nie znałem człowieka nigdy, właściwie nie widziałem go na własne oczy i już go nie lubię. No to trochę z tym trzeba walczyć, ale palicho. Jak człowiek w życiu kogoś nie lubi, to co robi? No to go unika z reguły. Okej, nie podchodzi do niego i mówi: słuchaj stary, ja cię nie lubię, nie podoba mi się twój głos. No być może masz ładną siostrę, ale to nie wystarczy, żebym miał ochotę z tobą przebywać. Tak nikt nie robi, nie? Albo nikt nie podchodzi do drugiego gościa i mówi: ale ty jesteś paskudny, ale bzdury opowiadasz. Chce ci się marnować czas w ten sposób? Nie, tak nie robimy. Jesteśmy, kiedy chodzi o życie prywatne, potrafimy zachować odrobinę zdrowego rozsądku i po prostu unikać ludzi, których nie lubimy. To jest nasza ludzka cecha, mamy prawo kogoś nie lubić. Dlaczego zatem, kurczę, tak strasznie walczymy z tym swoim człowieczeństwem, to może za dużo powiedziane, ale z tą swoją naturalną empatią wbudowaną w nas, która... jakby w internecie nie mamy żadnych problemów z tym, żeby komuś napisać, że się go nie lubi, chociaż w życiu prywatnym byśmy tego nie zrobili. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy normalni. A wiecie, jaki mechanizm to powoduje? Ano taki właśnie, który się nazywa empatia. Empatia, i mam nadzieję, że dobrze tą teorię ubieram w słowa, to jest taka rzecz, która potrafi nam, która potrafi, pozwala nam wczuć się w uczucia innych ludzi. Krótko mówiąc, nie chcemy nikogo specjalnie obrazić w życiu takim na co dzień prywatnym, patrząc mu w oczy, ponieważ widzimy jego reakcję, widzimy, że jemu może się po prostu zrobić przykro. A nie jesteśmy wrednymi świniami, jesteśmy po prostu ludźmi i nie chcemy innym robić przykrości. No przecież kurczę, prawda? Jesteśmy w porządku tak naprawdę. Nie jesteśmy tacy źli, wbrew temu, co tak naprawdę gdzieś tam widać. Ja już nie raz to mówiłem, że najbardziej widoczne jednostki to są te najbardziej takie ambitne, krzyczące, przerażająco wyraźne. Ale to nie jest norma, to nie jest przekrój. Ludzie są z reguły przyzwoici i uprzejmi. Chyba, tak mi się wydaje. Zwracamy po prostu uwagę na niewłaściwe osoby. I internet niestety odziera nas z tej empatii. I to ma dużo sensu. Jeżeli komuś w internecie powiemy coś przykrego, to kompletnie nie wiemy, jaka jest jego reakcja. Nie widzimy jego twarzy, nie widzimy tego, że mu się mogło zrobić przykro, tego, że być może poczuł się nieswojo. To, co normalnie w rozmowie w cztery oczy jest widoczne od razu i czego byśmy unikali, w internecie tego nie ma. I potem, co dostajemy z powrotem? Często jest tak, że jeżeli kogoś obrazimy w sposób bardzo niemiły, niegrzeczny i posługując się nieładnymi słowy, to w rezultacie dostajemy taką samą odpowiedź, co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że ta osoba była warta tych obelg, które żeśmy w jej stronę, które żeśmy w jej stronę skierowali. I jakby zapominamy o tym, że jesteśmy ludźmi, że wszyscy jesteśmy ludźmi i że wszyscy mamy uczucia i że każdemu można sprawić przykrość. I nie powinniśmy tego robić. Nie powinniśmy tak łatwo rezygnować z naszego człowieczeństwa tylko dlatego, nie powinniśmy zapominać o tym, kim jesteśmy, kiedy dostajemy do rąk takie narzędzie, jakim jest internet. Nie powinniśmy zapominać o tym, że po drugiej stronie internet trochę odczłowiecza. To jest coś,
co trochę się zmienia w związku z tym, że jakby każdy ma dostęp teraz do internetu, może się pokazać, może pogadać, więc może to odczłowieczenie będzie trochę mniejsze gdzieś tam w przyszłości, ale trochę odczłowiecza. Przestajemy mieć wrażenie, że tak naprawdę gdzieś tam piszemy coś do żywej osoby, tylko mamy wrażenie, że piszemy do jakiegoś tam zupełnie anonimowego osobnika, który tak naprawdę dla nas nie jest żywą istotą, tylko jakimś zbitkiem pikseli, zbitkiem wyrazów, jeżeli komunikujemy się za pomocą pisania. I nie powinniśmy o tym zapominać, że to są, że my jesteśmy wszyscy ludźmi, że komunikujemy się z żywymi istotami. Tak. Taką mam teorię. A na koniec, żeby trochę was rozbawić, mam nadzieję, że was to rozbawi, mnie na pewno. Ktoś ostatnio napisał do mnie: Rok, zjedz na przed kamerą łyżkę cynamonu. I ja pomyślałem sobie, no tak, to pewnie będzie coś w rodzaju przykrego eksperymentu, jak zjedzenie chociażby łyżki pieprzu, co na pewno też nie jest przyjemne. Ale sięgnąłem do YouTube'a i okazało się, że jest coś takiego na YouTubie, co nazywa się Cinnamon Challenge, czyli wyzwanie, cynamonowe wyzwanie. I trafiłem na dwa filmy facetów, którzy zjadali łyżeczki cynamonu przed kamerą. Przezabawne. Ludzie lubią sobie robić krzywdę w ten sposób. To nie jest specjalnie szkodliwe, ale zostawia niezatarte wrażenie. Podrzucę wam dwa linki do takich filmów, które najbardziej mnie rozbawiły. Robiliście kiedyś coś takiego? Ulegliście kiedyś takiemu wyzwaniu? Zjedliście łyżeczkę cynamonu przed kamerą? Jeżeli tak, to wrzućcie ten film tutaj jako odpowiedź wideo. To może być bardzo zabawne. Nikogo nie nakłaniam do zjedzenia łyżeczki cynamonu i nagrania tego specjalnie. Ja też sam tego nigdy nie zrobię. Chyba nie. Sądzę, że nie. Tak czy inaczej, wybaczcie ten, mam nadzieję, że ten cały mój akcent dzisiejszy nie był jakiś specjalnie, ja wiem, smutny albo pouczający, w żadnym wypadku. Życzę wam miłego dnia, a w następstwie tego dnia, może kolejnego dnia i potem bardzo uroczego weekendu. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, pa pa!